Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, co bardziej się opłaca. Czy lepiej wynająć mieszkanie czy dom, czy lepiej kupić swój własny mieszkanie czy dom? Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Bardzo często zadajecie mi pytanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ta ekonomia jest taka dosyć niestabilna i nie wiemy tak naprawdę, co się będzie działo. I zadajecie pytanie właśnie, Krzysiek, czy lepiej teraz kupić nieruchomość, czy lepiej wynajmować? Ludzie mają różne tutaj argumenty za jednym i za drugim rozwiązaniem i myślę, że postaram się dzisiaj Wam podsumować przede wszystkim wiele różnych argumentów, które mogą właśnie świadczyć o tym, czy lepiej wynająć, czy lepiej kupić, jakie są wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Każdy natomiast z Was i każda z Was już gdzieś tam pod koniec dnia musi podjąć swoją własną decyzję, ponieważ nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, co będzie lepsze. Warto właśnie spojrzeć na to pod kątem różnych wad, zalet, tego, gdzie mamy ustawione swoje priorytety i wtedy na podstawie tego podjąć decyzję. No więc weźmy się na początek za wynajęcie. Co świadczy o tym, że bardziej opłacałoby nam się wynająć daną nieruchomość, niż ją kupować? Przede wszystkim elastyczność. Pierwsza rzecz to jest elastyczność, czyli to, że nie jesteś przywiązany do danego miejsca. Ludzie kupując dom czy mieszkanie przeważnie biorą kredyt, przeważnie jest to kredyt na 30 lat, który w jakiś sposób już wiąże ich z tą nieruchomością. Jak wiemy, rynek nieruchomości aż nie jest taki płynny. I to nie jest tak, że możesz skeszować taką nieruchomość w 5 sekund, sprzedać ją na Allegro, tylko czasem nawet miesiącami czy latami się czeka, żeby coś sprzedać, zwłaszcza jeśli chcemy uzyskać jakąś swoją dobrą cenę. Nie? No wiadomo, za pół ceny pewnie od razu znajdziesz kupno, od razu znajdziesz jakiegoś klienta. Więc wynajmując nieruchomość masz elastyczność. Jeśli zdarzy się na przykład taka sytuacja, że w Twojej okolicy nagle otworzą masarnię, czy otworzą hodowlę świń, czy wysypisko śmieci, czy na przykład krematorium, no to wynajmując możesz albo dokończyć umowę, albo porozmawiać z właścicielem na temat rozwiązania danej umowy i przenieść się bez problemu w inne miejsce. Jeśli okaże się, że wszyscy Twoi sąsiedzi, a miałem taką sytuację na przykład u nas tutaj na wyspie, gdzie wynajmowaliśmy poprzednią willę i właśnie dookoła w willach ludzie wynajmowali te swoje wille na Airbnb, gdzie przyjeżdżały czasem wycieczki 10-15 osób do takiej willi, która tam miała 6-7 sypialni, no i przyjeżdżali ludzie na weekend tylko poimprezować. Oni imprezowali, a ja mieszkając tam 20 metrów dalej, chciałem się wyspać na przykład, bo normalnie tam funkcjonowałem. Więc mnie impreza nie interesowała, zwłaszcza, że chciałbym spokoju i ciszy. I w tym momencie, jeśli to jest Twój kupiony dom, no to możesz mieć problem. Może się okazać, że rynek jest bardzo niepłynny na przykład i będzie Ci ciężko taką nieruchomość sprzedać. Jak wynajmujesz, możesz się zawsze wyprowadzić, nie ma z tym problemu. Zwłaszcza, gdy zdarzą się jakieś inne rzeczy, na przykład to, że nagle obniżą się Twoje możliwości finansowe, nie? Czyli Twój biznes na przykład będzie gorzej sobie radzić, Ty wcześniej wynajmowałeś jakieś duże mieszkanie czy duży dom, teraz już Cię na to nie do końca stać, więc chciałbyś po prostu zrobić taki downsizing, jak to się po angielsku mówi, czyli troszkę zmniejszyć swoje wydatki, no to wynajmując masz taką opcję, masz taką możliwość, nie ma z tym żadnego problemu. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że nie masz, wynajmując, nie masz całego bólu głowy związanego z remontami. No do pewnego poziomu, bo też wynajmując, wiadomo, czasem remonty muszą się odbywać, czasem rzeczy się psują, więc może to być ból głowy dla Ciebie związany z tym, że na przykład robotnicy będą równocześnie pracować, jak Ty tam mieszkasz. Natomiast nie interesują Cię za bardzo te sprawy, nie musisz się zajmować tymi renowacjami, nie musisz zarządzać nieruchomością, jak brakuje prądu, dzwonisz do właściciela, a nie musisz sam się tym martwić. Więc wszelkie sprawy techniczne, a zwłaszcza w przypadku na przykład domu, ci, którzy mają dom, to wiedzą, że w domu jest bardzo dużo różnych rzeczy, od takich podstawowych typu właśnie przyłącze prądu, gazu, wody, które mogą po prostu mieć jakieś awarie, gdzie mogą być jakieś problemy. Jeśli wynajmujesz nieruchomość, to Cię to nie obchodzi, właściciel jest zobowiązany, żeby o te rzeczy zadbać. Natomiast jak masz swój dom, no to musisz się tym zajmować. Cieknący dach, zalana piwnica, ogród, no mnóstwo jeszcze, milion innych spraw związanych po prostu z renowacją. Jeśli wynajmujesz, to za bardzo, przeważnie zależy, jak masz umowę skonstruowaną, ale przeważnie nie interesuje Cię to. Kolejna sprawa to jest poznanie swoich własnych preferencji. Popatrz, jeśli człowiek na przykład mieszkał, ma 20-25 lat, już wyprowadził się od rodziców, nie? Ale gdzieś mieszkał na przykład pomiędzy w akademiku i myśli o kupnie swojego mieszkania, to on jeszcze nie wie, gdzie tak naprawdę będzie mu dobrze. I ja na przykład, zanim kupiliśmy tutaj dom na wyspie, to
no, kiedy podjąłem decyzję już 8 lat temu właśnie o tym, że chcę się przenieść całym swoim życiem tutaj do Tajlandii, to jeszcze w międzyczasie zwiedziłem 45 prowincji kraju, o czym ostatnio w filmach też Wam opowiadałem, żeby wybrać tą prowincję, w której chcę zamieszkać. Już wiedziałem, że to jest ten kraj, w którym chcę zamieszkać, później już robiłem po prostu zbliżenie właśnie w której konkretnie prowincji. Już nawet jak wybrałem prowincję Phuket, czyli prowincję obejmującą naszą wyspę, to na tej wyspie też jest sporo różnych miejsc, bo wyspa tam ma 50 na kilkadziesiąt kilometrów, więc tutaj są tak naprawdę takie małe miasteczka na niej. No i też chciałem wiedzieć, gdzie będę mieszkać, bo dużo inaczej się mieszka na przykład zaraz przy oceanie, dużo inaczej się mieszka na przykład już tam 300 metrów od oceanu, ale na jakiejś górce, że dalej masz widok na ocean, ale już nie jesteś z samego przodu. I bardzo się cieszę, że tutaj zanim kupiliśmy dom, to na przykład wynajmowaliśmy poprzednio willę właśnie w różnych miejscach i mogłem się przekonać o tym i nie popełnić wielkiego błędu, kupując, gdy kupiłbym na przykład nieruchomość tak zwaną seafront, czy ocean front, która jest zaraz przy samym oceanie, że po prostu no, masz balkon i 10 metrów dalej już jest ocean. Dlaczego? Bo po prostu jest wtedy cholerny problem z utrzymaniem. Wszystko, co metalowe, rdzewieje, wszystkie rzeczy, zresztą drewniane, też są niszczone od właśnie nie tylko słonej wody, która się tam obija i fale się roztrzaskują, ale po prostu w powietrzu nosi się taka mgiełka słona wtedy. I właśnie wynajmując, no czasem mieliśmy tak, że po prostu rano wstając masz wszystkie okna brudne, także nic nie widać od właśnie takiej słonej mgiełki, która przez noc po prostu przy dużych falach, dużym wietrze gdzieś tam naleciała. Więc nie wyobrażam sobie po prostu takiego życia. Fajnie na tydzień, na dwa tygodnie pomieszkać, po miesiącu już zaczyna cię to denerwować. Też fale, które rozbijają się od skały, fale z oceanu, które mogą mieć parę metrów czasem, są fajne, są przyjemne, są czymś egzotycznym. Ale jak masz to na co dzień i chcesz porozmawiać z rodzicami na Skype'ie, a fale się tak rozbijają głośno, że po prostu nie słyszysz swojego własnego głosu w głowie, no to już nie jest za przyjemnie. Więc mówię, tego typu rzeczy mogą być fajne na jakiś krótszy czas, ale jak już tam pomieszkasz, okazuje się, że byłby to duży błąd. Też rzeczy związane na przykład z daną okolicą. Jak masz, na przykład poprzednio wynajmowaliśmy na zachodnim wybrzeżu przy plaży Surin willę, i piękne miejsce, wspaniale wszystko, tylko gdziekolwiek, żeby wyjechać u nas na wyspie, to czasem trzeba było godzinę stać w korkach, bo po prostu logistyka była fatalna stamtąd, jednopasmówka i to taka bardzo wąska, pomiędzy jeszcze milion straganów różnych sklepów, gdzie ludzie to korkują, skutery stoją wszędzie i przedzierać się przez to każdego dnia, żeby gdzieś sobie dojechać, po prostu byłoby bardzo kłopotliwe. Więc dlatego wybraliśmy miejsce już po mieszkaniu w różnych miejscach wyspy, tak żeby poznać po prostu nie tylko gdzie jest ładnie, ale też gdzie fajnie się żyje, nie? Więc masz to właśnie wynajmując przez jakiś czas wcześniej swoje właśnie tam mieszkania czy domy, możesz poznać swoje własne preferencje, zobaczyć co bardziej ci odpowiada. Też niby no, wschód słońca zaraz przed, czy zachód słońca na przykład, zaraz na wprost twojej nieruchomości jest fajną rzeczą, ale trzeba też pamiętać o tym, że jak masz wtedy wschód czy zachód, to całe słońce wpada. Ja mówię tutaj na przykład o mieszkaniu w tropikach, wiadomo, w Polsce jest trochę inaczej, nie? Aczkolwiek też to może mieć wpływ. Jak masz wielkie szklane, po prostu przeszklone na przykład ściany, nie? To nagrzewa się cholernie pomieszczenie. Po prostu przy wschodzie rano, no to masz już tak nagrzane pomieszczenie, że bez klimy bardzo ciężko wytrzymać. Też nie da się pracować, bo ci wali to słońce prosto w oczy po prostu, no więc albo zasłaniasz zasłony, no i wtedy po co mieć ten wschód słońca i płacić za niego więcej. Więc dużo lepiej, jak to jest na przykład gdzieś tam z boku, nie bezpośrednio. Więc mówię, takich rzeczy człowiek się nauczy dopiero, kiedy już gdzieś pomieszka. Wtedy jest w stanie poznać właśnie swoje własne preferencje i później szukać czegoś, co spełnia właśnie te oczekiwania. Odnośnie też wielkości. Jaka wielkość jest potrzebna dla ciebie? Jaki styl jest? Czy styl nowoczesny, czy bardziej tradycyjny, czy jakiś pomieszany i tak dalej. Jaka to jest funkcjonalność, jakie fajne są podłogi, z czego lepsze są sufity, czy wysokie sufity, czy niskie i tak dalej. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które po prostu będą wpływać na jakość twojego życia, a których ciężko się nauczyć z internetu, po prostu trzeba samodzielnie je przeżyć. Kolejna sprawa to jest to, że no zaletą wynajmowania jest to, że na przykład jeśli masz zgromadzone jakieś oszczędności, możesz je zainwestować w inne rzeczy, chociażby w nieruchomość, ale nie taką, w której będziesz mieszkać, tylko taką, którą kupujesz pod wynajem. Bo bardzo często ta pod wynajem będzie zupełnie inna niż to, w czym ty chcesz mieszkać. Bo ty chcesz mieszkać na przykład na uboczu, mieć ciszę, spokój, a nieruchomość pod wynajem najlepiej no, tam, gdzie jest najwięcej ludzi, przy uczelniach, szpitalach, przy jakimś centrum miasta, żeby to się łatwo wynajmowało i zawsze byli ludzie chętni, nie? I ceny też rosły z czasem. Więc możesz te pieniądze wtedy zainwestować w nieruchomość pod wynajem, która będzie lepiej rosła na wartości, która będzie ci przynosić cały czas cash flow, albo w no w co
cokolwiek innego. Też na pewno w najbliższym czasie przygotuję dla Was taki film właśnie o inwestowaniu, jakie są zalety i wady różnych form inwestowania. Co jest jeszcze? Dużym plusem wynajmowania jest to, że możesz mieszkać w dużo lepszym miejscu niż takim, na którego zakup byłoby Cię stać. Czyli na przykład popatrz, masz 400 tysięcy złotych, powiedzmy, możliwość zakupu, bo część może być Twoich pieniędzy, część może być jakieś kredytowane, ale powiedzmy, że masz 400 tysięcy do wydania i za to byłbyś w stanie w Krakowie kupić na przykład dwupokojowe mieszkanie gdzieś tam, niekoniecznie w centrum. Takie 50-metrowe, 60-metrowe czy coś, nie? I teraz, no, więcej nie jesteś w stanie kupić, po prostu nie masz pieniędzy. Ale możesz na przykład wynająć sobie mieszkanie, które, powiedzmy, takie mieszkanie byś wynajął za 2,5 tysiąca, ale możesz na przykład teraz wynajmować za 5 tysięcy mieszkanie 100-metrowe w lepszej lokalizacji, w którym będziesz mieć wyższy dużo poziom życia, nie? Oczywiście, nie będzie to dokładnie finansowo optymalne i dostosowane do właśnie oszczędzania, inwestowania i tak dalej, no ale też poziom życia naszego ma znaczenie, nie? Więc jesteś w stanie teraz mieszkać w lepszej jakiejś nieruchomości, zbierać sobie pieniądze, zarabiać pieniądze, reinwestować pieniądze i później kupić na przykład lepszą za 5 czy 10 lat, kiedy będziecie na nią stać. Więc to są zalety. Jakie są wady wynajmu? No pierwsza rzecz, brak możliwości modyfikacji. Ja uważam, no dla mnie na przykład to była największa wada, bo ja lubię mieć pewne rzeczy po swojemu. I pomimo tego, że akurat myślę, że dlatego w tym domu naszym, który kupiliśmy, nie musiałem tak dużo rzeczy modyfikować, bo on po prostu był zrobiony tak, jak ja bym chciał. Dlatego chyba go wybraliśmy, dlatego 3 lata walczyłem i negocjowałem z właścicielem, żeby w końcu chciał sprzedać tą nieruchomość, bo właśnie ten dom idealnie nam odpowiadał. Niewiele musiałem tutaj rzeczy zmieniać. Pewne rzeczy jakoś sobie tam pod siebie robię, ale na przykład to biuro, w którym teraz nagrywam, jest dokładnie, no, jest piękne dla mnie. Z przodu, no tego nie widzicie teraz, ale z przodu mam tutaj 3 ściany przeszklone całkowicie, czyli widzę piękną panoramę, tutaj ocean na 2 ścianach, tutaj góry po prawej stronie, widok na basen też, więc jest pięknie. Zasłony kremowe, takie jakie lubię, ja lubię właśnie takie połączenie ciemnobrązowego koloru z kremowym, tu zresztą tam w lustrze możecie gdzieś zobaczyć kawałek, nie? I do tego ja wstawiłem sobie dywan, kolumny, swoje wielkie biurko i w zasadzie to biuro już jest takie, jakie chcę, nie? Niewiele rzeczy bym jeszcze tutaj dodał, nie miałbym ochoty czegoś zmieniać, przerabiać, bo po prostu super mi pasuje. Jest też zaplecze, gdzie mogę sobie trzymać różne kamery, różne rzeczy, jest łazienka od razu, także jest blisko, jak intensywnie pracuję, nie muszę daleko chodzić. Natomiast to mi po prostu pasuje, nie? Była siłownia, siłownię trochę zmieniłem na przykład. Ale była podobna. Kino też trochę zmodyfikowałem, ale nie bardzo, nie? Ale większość rzeczy, tak jak mówię, tutaj po prostu odpowiadają moim potrzebom. Więc kiedy wcześniej wynajmowałem różne wille, to jednak no, nie miałem jak ich dostosować pod siebie za bardzo. Wiadomo, możesz wnieść swoje meble, ale już no, przemalować ściany to nie bardzo ci się zgodzi właściciel, albo ci się zgodzi, ale później będziesz musiał drugi raz malować, co jest kłopotliwe, bo jak się gdzieś przeprowadzasz, to jeszcze dbać później, żeby ktoś tam dobrze pomalował. Jest to kłopot, nie? Układ na przykład, chciałbyś sobie coś przebudować, tu ściankę zburzyć, to dobudować nie da się. Chciałbyś kable puścić na przykład, żeby nie leciały po podłodze, tylko w ścianach, ładnie wszystko schowane, no to znowu tego się nie da. Więc to jest też wada i ja uważam taka pierwsza wada, nie? Że nie masz jakby wpływu na to, jak ta nieruchomość wygląda, po prostu you get what you pay for, masz tą, ten dom czy mieszkanie i niewiele tam możesz do siebie po prostu dostosować. Kolejna rzecz to jest to, no, że pieniądze jednak idą do kogoś innego, bo popatrz, nawet tak jak mówię, te proporcje będą się zmieniać i też zależą od danej nieruchomości. Nawet tutaj w Tajlandii można znaleźć nieruchomości, które są w stanie dać z wynajmu 10% i są takie, które dają 2%. Na przykład mieszkania w Bangkoku teraz dają 2%, 3% max. Też w Polsce na przykład, no, w Warszawie jak mieszkanie kosztuje 15 tysięcy za metr, no to raczej z wynajmu już ciężko będzie, żeby tam mieć 5-10% nawet, nie? Żeby ktoś tyle płacił za wynajem po prostu. Więc może być ten różny balans pomiędzy tym po prostu, co się bardziej opłaca finansowo, nie? Ale w każdym razie nawet jak trochę drożej ci wychodzi na przykład koszt kredytu niż koszt wynajmu, sumarycznie koszt kredytu i spłata raty wychodzi ci na przykład drożej, to jednak duża część z tych pieniędzy, jak masz dobrą umowę kredytową na przykład, idzie już na twój majątek, nie? Więc to mieszkanie na przykład za 30 lat będzie twoje, będzie warte konkretną sumę pieniędzy. Wynajmując te pieniądze, wszystkie 100% ich idzie po prostu pod wynajem. To już najlepiej sobie policzyć, wpisać w Excelu po prostu, posprawdzać w terminie na przykład 10 lat, co mi się bardziej opłaca, nie? Co mi się bardziej opłaca. No i kolejna rzecz, jaka jest, uważam, też wadą, to jest, no, brak wpływu na cenę.
Jednak jak masz swój dom, to masz swój dom, podatki jakoś nie rosną w zastraszającym tempie, więc masz tą pewną jakąś stabilność. Nawet jeśli masz kredyt dobrze przemyślany, zabezpieczony, to też możesz przewidzieć, jak to będzie wyglądać. W przypadku najmu, no może ktoś nagle podnieść znacząco właśnie ten kwotę, którą płacisz za wynajem i może ci się już to przestać opłacać. Też jest no, wynajem związany z czymś, czego ja bardzo nie lubię, czyli z przeprowadzkami. Nie lubię przeprowadzek z tego powodu, że po prostu rzeczy się bardzo niszczą. Nawet jak masz dobrą firmę przeprowadzkową, to jednak zawsze ci ludzie coś wyobijają, urwą, popsują i tak dalej. Ja po prostu nie bardzo to lubiłem kiedykolwiek w życiu robić. No i mając swój dom, już wiem, że nie będę musiał tego robić przez najbliższych ileś tam x lat, nie? Więc to są wady właśnie wynajmu. No to teraz zobaczmy, jakie są zalety i wady zakupu nieruchomości swojej własnej. No to jedziemy po kolei. Zalety, ale zanim zaczniemy, to jeszcze chcę gorąco ci przypomnieć, że w najbliższą niedzielę poprowadzę dla was dwa darmowe szkolenia. O godzinie 13 będzie to szkolenie dotyczące marketingu internetowego, przeznaczone dla wszystkich osób, które mają już swoją firmę, chcą mieć swoją firmę, bądź w jakikolwiek sposób zarabiają, bądź chcą zarabiać pieniądze przez internet. Więc jeśli jeszcze nie zapisałeś się na to szkolenie pod tym filmem, od razu zapisz się, masz w opisie czy w przypiętym komentarzu linka. Za darmo jest to szkolenie w niedzielę, na żywo, przez internet i na żywo, więc będzie można też zadawać pytania. Natomiast dostaniesz tam bardzo wartościową wiedzę z pierwszej ręki od kogoś, kto wydaje setki tysięcy miesięcznie na właśnie marketing internetowy. Pokażę ci, jak to się robi i jak w ten sposób można zarabiać. Więc to jest szkolenie o 13. Natomiast o 17 poprowadzę też dla was szkolenie na temat zarządzania finansami. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować swoją finansową przyszłość na kilkadziesiąt lat do przodu, jak zbudować wolność finansową, jak zarządzać swoimi pieniędzmi z miesiąca na miesiąc, to szkolenie jest to o 17, również darmowe, również przez internet, więc od razu zatrzymaj ten film teraz i zapisz się na jedno z tych albo obydwa szkolenia. Skorzystaj z tej szansy, bo masz szansę tutaj otrzymać bardzo dużą wiedzę, bardzo wartościową wiedzę. Coś, za co dzień indziej zapłaciłbyś wiele tysięcy złotych, tutaj masz za darmo. Więc zatrzymaj teraz ten film, zapisz się i wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, że nie pielęgnujesz w sobie złego nawyku odkładania na później. Jeśli nie zrobiłeś tego, zatrzymaj ten film i zapisz się od razu. No, a jeśli już to zrobiłeś, to jeszcze tylko chcę przypomnieć, że moi drodzy kochani, Jest ostatnia szansa, żeby nabyć bilety na Szkołę Wygranych. Jeśli chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, które już niedługo, już za parę dni poprowadzimy właśnie w Tauron Arena Kraków, będą tysiące osób, największe szkolenie w Polsce tego typu. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, jeszcze masz szansę, wejść sobie na szkoławygranych.pl, zarezerwuj bilet, są naprawdę w niskich cenach jeszcze, więc warto z tego skorzystać. A jedziemy dalej w takim razie z tematem filmu, czyli kupno. Jakie są zalety kupna? Pierwsza rzecz, i ja uważam dosyć istotna, to jest właśnie możliwość własnej aranżacji. Czyli możliwość dbania o to, w jaki sposób dana nieruchomość wygląda. To nie dotyczy tylko modyfikacji, ale również pewnych renowacji. Pewne rzeczy na przykład, no ja mówię, jak wynajmowałem willę od kogoś, to czasem musiałem mocno intensywnie namawiać właścicielkę, żeby jakieś rzeczy tam naprawiła, które dla niej nie były istotne z punktu widzenia ceny wynajmu, a po prostu na przykład estetycznie wadziły, czy przeszkadzały w mieszkaniu, nie? W dobrym komforcie mieszkania. Więc możesz sobie własne rzeczy ulepszać, możesz własne rzeczy zmieniać w tej nieruchomości, po prostu zrobić ją pod swojemu, dostosować pod samego siebie. Oczywiście to będzie zaleta ważna dla osób, które lubią mieć po prostu rzeczy dookoła siebie po swojemu. Nie wszyscy mają taką potrzebę, więc, no ale jest to jedna z rzeczy, na przykład, które mi bardzo odpowiadają, że mogę sobie zrobić po swojemu po prostu pewne rzeczy tak, jak zawsze marzyłem. Drugi punkt to jest wzrost ceny w długim terminie. Oczywiście jest to rzecz niepewna, może czasem spaść cena nieruchomości i takie przypadki też przecież występowały w historii. W Polsce nie do końca jakoś, aż te ceny nie były tak nadmuchane, ale no są teraz, więc zobaczymy za 5, za 10 lat, czy nie będzie to aktualne, że ceny po prostu na przykład spadną, a może wzrosną, tego nikt nie wie. Natomiast no możemy się spodziewać i możemy liczyć na to, że ta nieruchomość w długim terminie, czyli za 10, za 20 lat, może nawet całkiem sporo pójść do góry, czyli pieniądze, które nawet teraz w nią zainwestowałeś i pomimo tego, że ona nie przynosi ci jakiegoś zysku, bo raczej jest dla ciebie pasywem, raczej jest czymś, w co musisz dokładać pieniądze, płacić podatki, płacić jakieś tam... Płacić oczywiście za media, za renowacje, za tego typu rzeczy, więc ona nie generuje żadnego dochodu, ale może się okazać, że na przykład za 10, za 20 lat i tak to była dobra forma lokaty kapitału, bo kupiłeś na przykład nieruchomość teraz za 500 tysięcy, zapłaciłeś z kredytami na przykład w ciągu 20 lat, zapłaciłeś na przykład z kredytami 800 czy 900 tysięcy, a nieruchomość jest i tak warta 1 300 000.
Więc i tak ci to opłacało, bo z tych swoich po prostu pieniędzy jeszcze wyszedłeś na plus, nawet licząc tutaj odsetki, więc to jest duży plus, nie? Możliwość przekazania w spadku. Też możesz nieruchomość później zostawić swoim dzieciom. Jeśli tylko wynajmowałeś mieszkanie czy dom przez całe swoje życie, no nie będziesz mieć czego im zostawiać, nie? Więc też kolejna sprawa dla osób, które myślą o zostawieniu czegoś dla swojej rodziny. Kolejna rzecz, prestiż. Prestiż płynący z tego, że jeśli posiadasz nieruchomość, to jesteś inaczej postrzegany przez ludzi, niż jak wynajmujesz nieruchomość. Jeśli posiadasz nieruchomość, to również no, sam inaczej się trochę czujesz z tym w swoim życiu. Właśnie z tego powodu, co powiedziałem wcześniej. No, jest to pewna stabilność, pewna pewność tego, że no, jak mocno gdzieś tam nie nakombinujesz w życiu, to raczej nie stracisz tej nieruchomości. No, więc wzmacnia to po prostu twój prestiż jako człowieka wobec samego siebie i też wobec tego, jak postrzegają cię inni ludzie. Kolejna rzecz to jest to, że właśnie, inflacja niweluje wysokość rat. Popatrz, mamy tą inflację na poziomie na przykład, teraz ponoć jest ciężko powiedzieć, bo jedne rzeczy oficjalne podają i inne tam ludzie wyliczają, no ale powiedzmy, że jest 2%, nie? No to jak masz, ja nie wiem nawet ile teraz kredyty w Polsce wynoszą, bo nigdy mnie to nie interesowało, ale może jeśli wynosi to 4%, no to tak naprawdę ty płacisz tylko 2%, nie? Tych odsetek, no bo resztę już niweluje po prostu inflacja. No i mówię, tak jak mówię wcześniej, nawet wzrost ceny wartości tej nieruchomości po prostu przez X lat może spowodować, że tak naprawdę odsetki dla ciebie no nie były czymś takim negatywnym, nie? Że pomimo, że zapłaciłeś więcej w danym momencie niż ta nieruchomość była warta, no to i tak suma summarum później wyszedłeś na plus. Kolejna rzecz to jest automatyczne oszczędzanie. No i właśnie, to jest ważna sprawa. Popatrz, ludzie bardzo często patrzą na to w ten sposób. A kurczę, nie będę kupować nieruchomości na przykład, bo tam, no kurczę, ona może pójdzie do góry, może nie, to lepiej wynajmę, a pieniądze zainwestuję gdzie indziej. No i tak myślą, no i owszem, no, są miejsca, gdzie można więcej zarobić, na przykład giełda w długim okresie potencjalnie może przynieść większe zarobki niż na przykład wynajem, kupno nieruchomości pod wynajem. Może, ale nie musi, no różnie to bywa, to już zależy jak ktoś dobrze inwestuje, nie? Ale może ktoś myśleć w ten sposób, co ja sobie będę zamrażać kapitał, podpisywać umowę na 30 lat, jak mogę lepiej te pieniądze gdzie indziej zainwestować. No, niestety, nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Większość ludzi, jeśli nie ma jakiegoś obowiązku oszczędzania, to jest tak samo na przykład z ZUS-ami. I tutaj ja powiem szczerze, mogę wam się przyznać, że przez lata, zwłaszcza ostatnie lata, moje podejście troszkę się zmieniło. Kiedyś byłem zagorzałym wolnościowcem. Byłem człowiekiem, który po prostu, no jak najniższe, prawie zero podatków w ogóle, żadnych ZUS-ów i tak dalej, nie? I miałem takie podejście kucowe trochę, idealistyczne właśnie, wyidealizowane podejście do rzeczywistości, że podatki powinny być jak najniższe, że wszystko powinno być w ogóle, ludzie powinni być 100% wolni, robić co chcą i wolna przedsiębiorczość w 100%. Natomiast to troszkę się zmieniło w momencie, kiedy zacząłem trochę bardziej obserwować ludzi, zwłaszcza ludzi z różnych środowisk. I wcześniej po prostu ja postrzegałem swoimi kategoriami wszystkich, nie? Czyli to, co byłoby dla mnie dobre, myślałem, że będzie dobre dla całości i ogółu społeczeństwa. Bo ja potrafię oszczędzać, bo ja potrafię inwestować, bo ja potrafię żyć poniżej swoich możliwości finansowych, żeby nie brać kredytów, żeby nie wydawać po prostu zbyt wszystkich swoich pieniędzy, czy zbyt dużej ilości pieniędzy. Natomiast prawda jest taka, że większość społeczeństwa tego nie potrafi. I prawda jest taka, że większość społeczeństwa nie umie oszczędzać. I kiedy ci ludzie na przykład nie mieliby w ogóle na przykład tego ZUS-u, to mogliby mieć później na starość problem. Nie musieliby. To wszystko zależy, jak to społeczeństwo było ułożone. No ale patrząc na to na przykład w Polsce, ile osób ma teraz inwestycje, ma swoje własne oszczędności i mogłoby, ile osób na przykład nie płacąc tego ZUS-u 1500 miesięcznie, odkładałoby te pieniądze regularnie, co miesiąc, przez 30 lat na faktycznie jakieś swoje konto oszczędnościowe czy na jakieś inwestycje. Ile osób by to robiło w praktyce? A ile osób po prostu wywalałoby kasę myśląc, a ja dopiero mam 30 lat, jeszcze co ja tam będę się martwić tym, jak mam 50? Też miałem podejście takie właśnie wolnościowe do gospodarki, też, że wszystkie firmy powinny być wolne, w ogóle wolna przedsiębiorczość. No tak, wolna przedsiębiorczość, ale co w momencie, kiedy przychodzi monopol? Czyli taki Facebook na przykład, który zaczyna dominować rynek, może już zarządzać w ogóle krajami tak naprawdę, bo ma wpływ na wybory, ma wpływ na wiele różnych decyzji, na to, co ludzie jedzą, na to, co ludzie oglądają, czytają, jakie mają poglądy, nie? I w tym momencie dochodzi taki monopol, który później w momencie, kiedy staje się monopolem, już nikt nie ma szans z nim walczyć,
może dyktować warunki, może dyktować ceny i może stać się po prostu taką korpowładzą. Coś, co w Stanach na przykład jest dosyć intensywnie rozbujane, właśnie te wielkie korporacje, które rządzą życiem ludzi tak naprawdę, nie? Nieformalnie to robiąc, nawet formalnie przez jakichś tam lobbystów i tak dalej. Więc moje podejście troszkę jest takiego skrajnego po prostu wolnościowca, trochę się zmieniło, że jednak ktoś musi te sprawy regulować. No oczywiście nie, ludzie nie robią tego za dobrze i nie chodzi w tym dzisiejszym filmie o dywagację tego, natomiast uważam, że jednak troszkę ludzi, nie wszyscy mają po prostu w sobie na tyle samozaparcia, samodyscypliny, żeby po prostu ogarniać tego typu sprawy, nie? I mówię to w kontekście właśnie tego, że kiedyś powiedziałbym oczywiście, że dużo lepiej każdy mógłby sobie oszczędzać te pieniądze i na pewno by oszczędzał regularnie co miesiąc i odkładał i wszystko. Natomiast patrząc na to, jaka jest rzeczywistość, jak wyglądają finanse ludzi, jak wygląda zarządzanie finansami ludzi, świadomość w ogóle, znajomość ekonomii, znajomość liczenia, tego typu spraw, no... I nawet patrząc na nasze słabości, nie? Na to, że jesteśmy ludźmi, że czasem, nie? Często podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, to jednak kupno właśnie nieruchomości, nie? Kupno nieruchomości daje ci taką możliwość automatycznego oszczędzania, nie? Bo pomimo tego, że płacisz to odsetki, pomimo tego, że masz kredyt tam no, czasem na dłuższy okres, albo nawet po prostu płacisz to... regularnie, daje ci to, że właśnie za tych 20-30 lat będziesz mieć coś, będziesz mieć swój majątek, to twoje nawet mieszkanie, które nie jest może inwestycją, bo nie przynosi ci jakichś dochodów, super, nie? Natomiast będzie jakimś twoim majątkiem, który możesz zostawić swoim dzieciom albo po prostu możesz skeszować, sprzedać i masz już jakieś pieniądze, żeby zainwestować w coś innego. Więc to jest na pewno też zaleta. I to zaleta, która mówię, w teorii być może nie byłaby potrzebna tutaj, żeby ją wymieniać, ale w praktyce jednak napiszcie w komentarzach, moi drodzy, jak wy uważacie. Możemy tutaj podyskutować. Tak jak mówię, ja troszeczkę po prostu zmieniłem swoje poglądy właśnie. Mówię, troszeczkę nie jakoś tam mega bardzo, ale patrząc po prostu na to, jak jednak ludzie żyją i tak dalej, no to troszkę się one zmieniły przez jakiś czas. Kolejna sprawa to jest stabilność i poczucie bezpieczeństwa. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To jest duża wada, uważam, znaczy duża zaleta właśnie kupna swojej nieruchomości, bo daje ci taki pewien, no dom nasz jest naszym takim miejscem, w którym chcemy czuć się bezpiecznie. Czyli nie martwić się o to na przykład, że za miesiąc, za pół roku ktoś cię wyrzuci na przykład stamtąd, bo będzie potrzebować tą nieruchomość albo podniesie ceny czy coś, więc daje to takie pojęcie, poczucie właśnie stabilności. Oczywiście, jeśli no, nie jest na kredyt albo jeśli jest na kredyt, ale ten kredyt masz bardzo dobrze zabezpieczony. O tym opowiadam w innych filmach. No więc to są zalety kupna, nie? Jakie są wady? No to wady są już powiązane z tymi zaletami wynajmu, które wcześniej powiedziałem, czyli jesteś przywiązany do jednego miejsca. Czyli problem jest właśnie taki, że kupisz sobie, no nawet patrząc na u nas tutaj nieruchomości na wyspie, nie? My mamy tutaj willę z pięknym widokiem, no 180 stopni na ocean, nie? I jest taka możliwość oczywiście, prawnie na razie jest to niemożliwe, bo są pewne, oczywiście zabezpieczyłem się sprawdzając tego typu rzeczy, więc prawnie jest niemożliwe, żeby ktoś wybudował na przykład jakieś wysokie budynki przed nami i nam ten widok zasłonił, który już momentalnie by obniżył o połowę wartość tej nieruchomości, nie? Jeśli ona nie miałaby widoku. Tutaj tak mniej więcej to wygląda. Natomiast ja sprawdziłem to i nie ma takiej możliwości po prostu. No, musiałby ktoś złamać prawo albo musiałoby się zmienić prawo, ale jednak... No jest takie zagrożenie. Jest zagrożenie tego, że właśnie ktoś wybuduje obok ciebie hotel i po prostu będzie non-stop hałas, non-stop jakieś tam problemy, wybudują autostradę obok ciebie, więc jednak to przywiązanie do jednego miejsca jest troszkę ryzykowne, nie? Może się nic nie zdarzyć. Możesz do końca życia mieszkać i będzie wspaniale i cudnie, a może też, tak jak mówię, mogą ci postawić autostradę i będziesz mieć śmierdzące tiry przejeżdżające niedaleko twojego domu przez cały dzień i noc. Kolejna rzecz to są koszty kredytu, nie? Tak jak mówię, no pracując z praktyki, to duża część ludzi, większość w zasadzie kredytuje się, kupując jakąś nieruchomość, więc czasem te koszty kredytu mogą być bardzo wysokie. Wszystko zależy od tego, jak sobie podpiszesz umowę i jak to wszystko policzysz, ale jednak no jest to jakaś wada. Kolejna rzecz to jest... konieczność remontów i renowacji. To trzeba wziąć pod uwagę. Zwłaszcza, kiedy masz dom. Jeszcze w mieszkaniu te rzeczy są bardziej związane z estetyką, nie? Nie ma tam jakichś rzeczy, jak jest mieszkanie, no to za zewnętrzną część tego mieszkania, za właśnie wszystkie przyłącza i tak dalej odpowiada jakaś tam wspólnota, nie? Spółdzielnia, gdzie wszyscy się zrzucają na to. Natomiast jeśli masz swój dom, no to już nikt ci cieknącego dachu na przykład nie naprawi. Czy jak masz problemy, tylko ty musisz się zajmować. Więc może to być wada, bo czasem te problemy mogą się nawarstwiać, mogą nie tylko kosztować, ale też przede wszystkim zabierać ci czas, zabierać ci taki spokój ducha i
I zajmować twoją uwagę, twoją energię, którą mógłbyś poświęcić w jakimś innym miejscu. Więc podałem wam tutaj szereg zalet, jakiś i wad. Być może dostrzegacie jeszcze jakieś inne rzeczy, ale myślę, że ten film dzisiejszy będzie dla każdego z was właśnie przy podjęciu takiej decyzji takim fajną checklistą. Czyli można sobie popatrzeć właśnie na rzeczy, o których być może byś wcześniej nie pomyślał, nie? I sprawdzić po prostu, co jest dla mnie ważniejsze, nie? W tym momencie życia. Co jest dla mnie bardziej istotne? Na pewno, mówię, te wady i zalety są pewnymi subiektywnymi bardzo rzeczami, które no oprócz jakby czystej kalkulacji finansowej będą mocno wpływać na twoją decyzję. Warto też się zastanowić w ogóle, czy na przykład lepiej kupić mieszkanie, czy lepiej kupić dom, nie? Bo to znowu jest jakaś kolejna decyzja, która jest, no nie da się jej z góry ocenić, która opcja jest lepsza, czy lepsze jest mieszkanie, czy lepszy dom. No dom na przykład wymaga właśnie remontów zewnętrznych, który jest dużo, dużo więcej ze względu na warunki atmosferyczne niż remontów w środku. Ja mam i mieszkania, i mamy dom, w sumie teraz to już dwa domy, bo drugi wybudowaliśmy tutaj dla właśnie gościnny i widzę doskonale po prostu, jaka jest różnica pomiędzy renowacjami na przykład mieszkania, a renowacjami domu, nie? W środku no to tyle, co zużyjesz, pobrudzisz, pewne rzeczy czasem pomalować, odświeżyć, czy wymienić meble, a w domu jeszcze dochodzi ci po prostu no cała ta część z zewnątrz właśnie, która jest mocno narażona właśnie na różne jakieś warunki środowiskowe, no i plus cała część techniczna, która może się po prostu psuć, nie? Też cena tutaj jest dużo, no zdecydowanie różna. Mieszkania przeważnie są droższe niż dom, na przykład jeśli chodzi o cenę w metrach, nie? Kwadratowych, więc możesz mieć za tą samą cenę albo mieszkanie na przykład gdzieś tam, wprawdzie trochę bliżej centrum, nie? Ale na przykład 40-50-metrowe, albo możesz mieć 100-150 metrów dom, troszeczkę parę kilometrów dalej, ze swoim ogrodem, właśnie z miejscem, gdzie dzieci się mogą bawić, czy gdzie ty możesz sobie postawić jakiś tam basenik, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, czy zaparkować po prostu samochód, czy jeszcze uprawiać jakieś tam hobby, więc cena na pewno tutaj będzie mieć znaczenie. Wiadomo, dom sprawia to, sprawia, że nie masz tego czynszu, nie? Bo często w mieszkaniach czynsz jest bardzo duży, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i zwłaszcza tutaj u nas na przykład, kiedy patrzę na wyspie, to czasem w mieszkaniach to bardzo dużo kosztuje. Oczywiście w dom też może pod to podlegać, jeśli jest częścią jakiegoś projektu. Tutaj są projekty na przykład, willę, którą my wynajmowaliśmy, płaciliśmy tam no, na dzisiejsze ze wszystkimi opłatami łączne koszty w ogóle, no to było jakieś 35-40 tysięcy miesięcznie za wynajem, natomiast właścicielka, ona musiała płacić rocznie około 35, właśnie 40 tysięcy na same czynsze, czyli jakby jeden miesięczny czynsz jej od razu w tej willi odchodził na właśnie same opłaty wspólne, nie? Bo było to częścią po prostu większego projektu. Więc przeważnie dom nie będzie mieć tego czynszu, ale no to już zależy od konkretnej sytuacji. No w domu też masz ogród, coś czego w mieszkaniu nie masz. Masz czasem większą prywatność, to zależy też jak ten dom jest położony. Natomiast możesz mieć dużo większą prywatność, coś czego w mieszkaniu praktycznie nie masz. Ja na przykład lubię głośno oglądać filmy, więc w kinie mam no nagłośnienie konkretne z subwooferem za kilkanaście tysięcy, największym jaki się w ogóle da kupić, tego typu 5000 W w RMS-ie i w RMS-ie czy tam 1500 chyba w RMS, 5000 muzycznej, więc gigant po prostu SVS i taki subwoofer jakbym wstawił do jakiegoś bloku, to ten blok pewnie mógłby się rozpaść na dwie części, jakbym mocno film rozpuścił, bo już tutaj żona na drugim końcu domu, 30 metrów dalej, mówi mi czasem, że jej się trzęsie podłoga, nie? Więc i tak dobrze mam wytłumione kino, i tak jest jakby osobny budynek i mogę sobie właśnie poszaleć z tym, coś czego nie ma szans po prostu w jakimkolwiek mieszkaniu. No sąsiedzi, ja kiedyś miałem mniejszy subwoofer, mieszkając w mieszkaniu, dużo mniejszy, no 10 razy tańszy i dużo, dużo mniejszy i już naprawdę sąsiedzi mówili, że lampy im się trzęsły. W wypadku tego wariata, którego teraz mam, no to po prostu byłoby to niemożliwe. Więc w grę wchodzi no też właśnie mniejsza prywatność, czyli hałas, czasem przez ściany słychać, nie wiem jak jest w tym nowym budownictwie teraz, czy dalej tak, ale w niektórych miejscach, pamiętam jak się mieszkało, no to dosyć mocno było słychać góra, dół, lewo, prawo, właśnie z innych mieszkań jakieś hałasy albo z twojego mieszkania przechodziły właśnie tam, nie? Więc dom daje przeważnie większą prywatność, mówię nie zawsze, no bo jak masz źle położony dom, no to tej prywatności też nie będzie. No i tutaj znowu są pewne jakieś wybory, których trzeba w życiu dokonać i warto właśnie takich wyborów dokonywać pod względem, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o swoje nieruchomości, nie? Do mieszkania, no to dokonywać ich naprawdę spokojnie, sprawdzając wszystkie warunki, wszystkie elementy, wszystkie czynniki, ponieważ no jest to decyzja przeważnie na całe życie. Przeważnie kupno twojego domu czy mieszkania będzie najdroższym zakupem w twoim życiu.
Już później raczej, no może zmienisz ewentualnie nieruchomość, ale dla większości ludzi będzie to najdroższy zakup w ich życiu. Więc warto tutaj nie iść pod wpływem emocji, zwłaszcza emocji, które kierują tobą teraz i które mogą się zmienić za rok, za 2 lata, co dopiero za 20 lat. Tylko dokonać właśnie takiej rozsądnej decyzji pod wpływem właśnie bardziej logiki, przewidywania tego, co ja będę chciał robić za 5, 10, 20 lat, sprawdzenia właśnie tych wszystkich czynników, o których dzisiaj tutaj mówiłem i wtedy podjęcia dobrej decyzji, która no nie tylko będzie sprawiać, że masz gdzie mieszkać, że masz fajne mieszkanie, dodatkowo będzie to też w miarę dobra inwestycja, bo na przykład za 10, za 20 lat bardzo dobrze na tym wyjdziesz, jest taka szansa, nie? I wtedy być po prostu zadowolonym. Więc tego wam życzę, moi drodzy, właśnie, żebyście podejmowali w tym, zwłaszcza roku, właśnie dobre decyzje. Widzimy się już za kilka dni na Szkole Wygranych, więc przypominam, jeszcze jest ostatnia szansa, żeby kupić bilety i widzimy się też w niedzielę na tych dwóch webinarach. Więc do zobaczenia, dziękuję za uwagę, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah!